Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Krzysiek. A tu co jest? Lumix? No, także jak widzicie, Lumix już przyszedł. Mam Lumixa, to jest bardzo fajny aparat, później wam troszkę o nim opowiem, że naprawdę, jakbym kupował aparat jakiś, to bym pierwszy ten kupił, bo naprawdę jest co nim nagrywać i robić. Idę teraz zanieść, bo pojadę może, bo przejściówkę muszę zanieść, taką do ładowarki do aparatu. Przejściówki są zamówione, tamte, które później używał, więc przez to, że nie było dostawy, musiałem pożyczyć ją. Tak, właśnie. I śnieg tutaj pada. Śnieg już pada. W tym problem. Także widzimy się później. Fajne ujęcia by tutaj w sumie wyszły, ale to za chwilę. Na razie. Uznał, że jednak niepotrzebna mu przejściówka. A co to jest? To jest... Spróbuję zrobić jakieś fajne ujęcia. No jak widzicie, dzisiaj pogoda nie jest zbyt ładna, bo pada tam śnieg i znaczy się ładna, jest taka sobie i jest zimno na dworze. Jeszcze na początku chciałem pozdrowić Makina, bo mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Wiz w sumie napisał Piotr na Snapchacie do mnie, żebym go pozdrowił, przy czym bardzo, bardzo napisał bardzo miłe słowa w kierunku mojej działalności na YouTubie, także dzięki serdeczne, już ci dziękowałem w sumie na Snapchacie, jak chcecie coś napisać na Snapchacie, to tutaj macie, czy tutaj z tej strony macie, chyba bardziej z tej, bo tu jest więcej miejsca, z tej strony macie tutaj do zeskanowania i możecie mnie dodać. I w sumie dzisiaj nie będę chodził na tym, nie będę chodził na dworze, więc poopowiadam wam troszkę z wczoraj, bo wczoraj było 11 listopada, jak wszyscy wiemy, święto narodowe i to jest tak, że w Warszawie idzie Marsz Niepodległości i tam idą narodowcy, palą te loga Facebooka, jest w ogóle taki, tak nie powinno wyglądać święto niepodległości i najgorsze jest to, że palą te loga Facebooka za to, że im ktoś pousuwał jakieś strony na Facebooku, gdzie to raczej nie powinno mieć według mnie żadnego znaczenia i powinni się pokazać od tej mądrzejszej strony niż znowu robić jakieś dziwne rzeczy na świecie i później wszyscy o tym gadają, więc znowu tam Polacy są. No ale tak wracając do tematu, bo nie chcę tutaj za bardzo się rozwodzić na tematy polityczne, porozmawiajmy o religii. Bo u mnie na wsi jest coś takiego, że jak jest 11 listopada, to jest coś w podobnym stylu jak w Poznaniu, że jest święto, obchodzone święto świętego Marcina. Na świętego Marcina u nas, bo w Poznaniu nie wiem jak jest, możecie pisać jak jest w Poznaniu, u nas w miejscowości jest taka tradycja, że ludzie najpierw się zbierają przy stacji Caritas, to jest taki dawny kościół. Teraz jest tam stacja Caritas i ludzie się tam po prostu zbierają i czekają, aż święty Marcin przyjedzie na koniu. Zbiera się orkiestra też, więc jest taka dosyć fajna atmosfera. Później jak już przyjedzie święty Marcin na koniu, to idą wszyscy ludzie w kierunku kościoła. Oczywiście święty Marcin idzie na samym przedzie, do tego przygrywa orkiestra, więc też bardzo taki fajny klimat. Wszyscy zmierzają w kierunku kościoła i przy samych głównych drzwiach wejściowych od kościoła jest odgrywana właśnie ta scenka, gdzie święty Marcin daje żebrakowi połowę swojej szaty. I po tym jak ta scenka właśnie zostaje odegrana, wszyscy chodzą do kościoła, tam są śpiewane różne piosenki na świętego Marcina, takie wiecie, kościelne. I potem jak wszyscy wychodzą z kościoła, dostają takie właśnie rogaliki świętomarcińskie, czy tak marcińskie, świętomarcińskie, ale one nie są takie oryginalne jak są w Poznaniu, tylko to są takie bardziej symboliczne, takie zwykłe rogale, ale takie wiecie, żeby symbolika była zachowana, że właśnie jest święto świętego Marcina i też takie właśnie rogaliki są. Napiszcie jak tam w Poznaniu u was jest, ja wiem, że tam macie swoje oryginalne z tym makiem rogaliki, ale czy macie też jakieś procesje na przykład z świętym Marcinem, czy tam przyjeżdża na koniu jakiś święty Marcin czy cokolwiek, to możecie pisać jak jesteście z Poznania i się orientujecie jakoś tam w temacie, bo też bym w sumie sobie w komentarze poczytał jak tam jest. A wracając do tematu tego aparatu, bo teraz mam, wcześniej miałem Sony Alpha 99, teraz mam Lumixa, którego miałem na początku, jak już zaczynałem vlogi kręcić. Jak mnie oglądacie od początku, to na początku właśnie tym aparatem kręciłem i na początku właśnie
Wszystko co było robione, to było robione właśnie tym Lumixem FZ1000. Jest to bardzo dobry aparat. I jeśli chodzi o vlogowanie, to by był właśnie pierwszy aparat, który bym sobie kupił, bo nie jest za ciężki. Tamten aparat waży około 2-3 kg, tamta lustrzanka, a ten aparat waży niecały kilogram, więc jeśli mamy tak chodzić, to tak, z ręką wyciągniętą, to naprawdę robi różnicę w tym aparacie tutaj. Jest możliwość kręcenia, robienia timelapsów, w której właśnie w tamtym nie było. Można na przykład filtry, zaraz wam pokażę, różne zastosować do filmów, czy tam timelapsów, i też to bardzo fajnie działa. Tylko nie wiem, czy teraz do filmów, czy do timelapsów, ale chyba tylko do timelapsów, zaraz zobaczymy. Ale w każdym razie to jest bardzo fajna opcja, zaraz zobaczymy. A na przykład mogę sobie z takim efektem kręcić film i też bardzo to tak retro wygląda w tym momencie. Też fajna opcja. To jest jedna z wielu. Jeszcze jedną wam jakąś pokażę, która też jest bardzo fajna na przykład. No, albo na przykład taka opcja, że jak widzicie, tylko jest ustawiony kolor na ten niebieski, a wszystko inne jest czarno-białe. Także taka opcja jest naprawdę też bardzo fajna, można robić fajne efekty z nią. Tak więc tak wygląda to wszystko w tym aparacie. Ma bardzo dużo fajnych różnych funkcji. Jak dla mnie Lumixy są chyba najlepsze, jeśli chodzi o vlogowanie. Nie bez powodu też połowa polskiego YouTube'a używa Lumixów, albo już inna połowa Canonu, ale z Canonami nie miałem żadnego doświadczenia, więc nie mogę powiedzieć, ale z Lumixem miałem, jak widzicie, bardzo fajny aparat, fajne opcje ma, więc jak najbardziej polecam. Tak więc trzeba by było coś zrobić teraz. Kurde, dopiero jest druga, a już myślę, jakby była 16. Tak się zastanawiam, co ja robię ze swoim życiem. Ogólnie to mam za tydzień urodziny, więc fajnie w sumie. I wypada na to, że będzie vlog właśnie w mojej urodziny, bo w sobotę mam urodzinę 19 listopada, więc będzie vlog w mojej urodziny. Tak fajnie wypadło. Tak więc pamiętajcie, 19 listopada mam urodziny za tydzień i będzie właśnie vlog w tym dniu. O ile mi się go uda nakręcić, ale wydaje mi się, że uda. Ja bym nie dał rady, panowie. No, tak więc na razie będę sobie używał tego Lumixa, a w awaryjnych przypadkach będę używał właśnie tej kamerki sportowej, bo ona jest bardziej taka właśnie mniejsza i bardziej poręczna niż chociażby ten Lumix, chociaż ten Lumix jest bardziej funkcjonalny. Tak więc tak to wygląda. W ogóle patrzcie, jaka tam jest pogoda. No niby tutaj nie widzicie, że tam jest ciemno, ale jest. Są straszne chmury i śnieg przed chwilą padał, więc no nie polecam nikomu takiej pogody. W sumie chciałem wam powiedzieć tylko, że wszystkie daily vlogi, które publikuję teraz, będą w sobotę o godzinie koło 21, zależy jak zmontuję. Więc jak chcecie wpadać, to koło 21 na mój kanał zawsze znajdziecie chyba jakiegoś... Prawie zawsze znajdziecie jakiegoś vloga. Uwaga, patrzcie teraz na najlepsze. Tutaj mam cały panel kontrolowania właśnie tym aparatem. To jest naprawdę coś fajnego. Patrzcie na przykład na to. Uwaga. Dziękuję serdecznie za dziś i zapraszam na kolejnego vloga, który będzie za tydzień w sobotę o godzinie 21.